Witamy w kolejnej części z cyklu ABC Młodego Karpiarza. Chcielibyśmy na początku przeprosić Was wspólnie z Adamem, że bardzo długo nie powstawała kolejna żadna część, ale było to spowodowane brakiem czasu. Bardzo Was za to przepraszamy. Możemy tu się przed Wami tutaj kajać i cokolwiek tam sobie chcecie, ale no niestety życie rodzinne i jak to się mówi, pieniądze też trzeba w życiu zarabiać. Ale jak tylko mamy chwilę czasu i spędzamy go razem nad wodą, to na pewno będziemy takie materiały kręcić. No Wojtek, powiedz mi, o co najczęściej ludzie na Facebooku, na maile, co zadają, jakie pytania, co będziemy w tej części omawiali? Znaczy tak, poruszymy, na pewno powiemy to i to obiecuję, że te części będą się pojawiać teraz coraz częściej. Będziemy dużo tematów poruszać, będziemy starać się na wszystkie odpowiadać. Może nawet też tak będzie, że jedno pytanie zadane przez Was stworzy jeden odcinek filmu, bo będzie tak dużo do powiedzenia na zadane pytanie, że tak to będzie się pewnie odbywać. Może dzisiaj tak bardziej ogólnie, celem wprowadzenia w ten nowy cykl tych wszystkich części, może powiemy ogólnie, obszernie o całym karpiowaniu. O karpiowaniu takim dla początkujących. Uh-huh. O takim karpiowaniu, bo wiadomo, my czy tam inni koledzy, którzy bardziej zaawansowani stażem, pewnie mają już swoje tam przemyślenia, ale ci, powiedzmy, karpiarze, którzy dopiero zaczynają przygodę z tym hobby, nie wiedzą i nawet powiem szczerze, że nie za bardzo jest gdzie wyczytać samych początkach tego karpiowania, na co zwrócić uwagę i tak dalej, i tak dalej. Ja mogę tutaj powiedzieć odnośnie swojej osoby, bo najlepiej z autopsji pewne rzeczy wynikają. Jestem osobą, która późno zaczęła wędkowanie. No, w swojej karierze wędkarskiej, właśnie można zdjąć, bo już tak mniej razi. Nie zastanawiam, bo trochę na słońce razi. W swojej karierze wędkarskiej napotyka się ludzi takich, tak jak na przykład ja spotkałem Wojtka, który mi dużo pomógł, ale weźcie sobie jedną rzecz pod uwagę. Każdy z Was musi mieć swój rozum. Czy będziecie czytali różnego rodzaju czasopisma, czy będziecie nas oglądali, to my Wam możemy przedstawić jakieś tak zwane podstawy podstaw. Nie wiem, czy się ze mną, Wojtek, zgodzisz. No, albo w tej nasze kwestii. Przemyślenia. Tak, ale tak, dokładnie, jakieś podstawy takie i właśnie takie przemyślenia, które jak my to robimy. A każdy z Was musi mieć swój rozum, i każdy z Was musi to interpretować, bo w karpiowaniu i w ogóle w wędkowaniu nie jest tak, że jest recepta, rób tak, tak, tak i tak, złapiesz dużą rybę. Tak, że to doprowadzi do sukcesu. Dokładnie, nie ma. My tak samo nieraz wracamy bez o tak zwanym okiju, bez ryby. No, jest to związane z tym, że tak dużo czynników wpływa. Ciśnienie atmosferyczne, o którym na pewno też tutaj opowiadamy w następnych odcinkach. Głębokość wody, temperatura wody. No, jaka jest struktura dna, jaka jest populacja ryby na danym łowisku, więc to jest tak dużo czynników, że no nie można mieć tak zwanego właśnie schematu, zrób tak, załóż taką kulkę, załóż taki haczyk, załóż taki przypon, połóż w tym miejscu, gwarantuję Ci, że złapiesz dużą rybę na tym łowisku. Nie ma czegoś takiego. Jeżeli czegoś takiego oczekujecie, to od razu rezygnujcie, musicie sami analizować, sami dochodzić do pewnych wniosków. No i to jest najważniejsze. My Wam pomożemy w tym, dokładnie, jak macie do tego dochodzić i możemy Wam jakieś porady dać, ale musicie, jak się znajdziecie nad wodą, musicie sami przeanalizować to, co Ty powiedziałeś, tak? Jaka jest pogoda, skąd wieje, ile karmić, czy dużo karmić, czy mało, czy ryba żeruje, czy nie żeruje. Częstym takim błędem jest, że większość ludzi zasypuje za dużo łowisko na początku, a potem są problemy, bo ryba słabo żeruje i długo nie ma brania. No nie ma brania, bo jest łowisko zasypane futrem. Jak ma ta ryba znaleźć nasz zestaw? Najważniejsze według mnie to jest też to, żeby jak przyjeżdżamy na daną wodę, postawmy, ja często tak robię, co mnie nauczył Wojtek, stawiam się w sytuacji tego karpia, który jest pod wodą. I no, nie możemy liczyć, myśleć tak jak człowiek, tylko jak ta ryba. Starajmy się myśleć, że tak, w tej części zbiornika będę czuł się najbezpieczniej,
w tej części odczuwam na przykład największą temperaturę, czyli jestem tu pobudzony do żerowania, więc ta część zbiornika będzie mi służyła do tego, że mam dużo naturalnego pokarmu, więc tam to jest moja kuchnia tak zwana i tam będę żerował. I jeżeli w taki sposób zaczniemy myśleć, jak ta ryba funkcjonuje w tej wodzie, no to ją będziecie mogli łatwo zlokalizować. A jak zlokalizujecie rybę, no to już jest, jak ktoś mówi, 50% sukcesu. Położycie dobrej jakości kulkę na dobrym zestawie i jeżeli ta ryba tam będzie, to wtedy Wam możemy dać gwarancję, że ją złapiecie. A każde inne jakieś takie mówienie, że tak i tak i tak, no to jest mijanie się z celem, no bo niestety tak nie jest. Nie? I mówię, no najważniejsze jest to, żeby samemu wyciągnąć własne wnioski. To jest najważniejsze w tym wszystkim. Tak jak Wojtek powiedziałeś, my możemy was naprowadzać, możemy powiedzieć na przykład przyspieszyć wasz ten proces, tak jak na przykład Wojtek przyspieszył mój proces rozwijania się w karpiarstwie, tak? Nie tylko Wojtek, no pewnie, że tak, no nie tylko ty, bo tak samo jak i Łukasz Szwajkowski, jak Witek Smolarczyk, to są osoby, z którymi ja się kontaktowałem i z którymi przebywałem na zasiadkach i od których dużo rzeczy człowiek wywnioskował, ale i tak robię pewne rzeczy po swojemu, bo ja wiem, że na przykład ten przypon się zachowuje w wodzie tak, dużo trzeba testować sobie samemu, na przykład jak ten karp na przykład zasysa, czemu on się obraca w tą stronę, czemu dać na przykład tą śrucinkę dociążającą, czemu takie rzeczy. No i to jest ważne, że samemu, jak do tych rzeczy się samemu dochodzi, to wtedy jest, no, człowiek inaczej zupełnie myśli. No ale pewne procesy, tak jak na przykład z tym karmieniem, no to no człowiek może być, jak się mówi, dostać pomroczność jasną, tak jak to kiedyś w Polsce ktoś tam kiedyś dostał. I tak samo tutaj. I tak samo tutaj zasypiemy to, tak jak to wspomniałeś, zasypiemy to łowisko dużą ilością kukurydzy, czy tam kukurydzy, czy jakichkolwiek kulek. No i teraz wszyscy zakładamy, że to ta ryba to zjadła, bądź nie mamy brania, to dosypujemy. A jak ryba tego nie zjadła, to na dnie zaczyna pleśnieć, zaczyna gnić. Jak są dobrej jakości kulki, no to one wypłyną i okej, okay, to wszystko gra. Ale na dobrą sprawę my możemy sobie to łowisko zepsuć, a nie, jak to się mi pomagać, to, że donęcamy coraz więcej. Bo myślimy, że jak donęcimy, sypiemy, to tę rybę ściągniemy. Dokładnie, a efekt może być odwrotny. Dlaczego się na przykład sprawdza tak, że bardzo często, że duże ryby wędkujemy na skraju nęconego? O tym też mi się wydaje, że warto by było będziemy mówić o, mówić o tych właśnie rzeczach. Nie da się w jednej części nie ma takiej możliwości poruszyć też tak obszernej. Często też, bo ja dużo o tym myślę i tak powiem Wam też o tym, że załóżmy, że jesteście gdzieś tam na rybach, jakąś tam taktykę swoją mieliście, udało Wam się coś tam połowić i macie gdzieś tam w głowie już ten scenariusz złapania tej ryby gdzieś tam już w szufladce jednej, zapamiętany, i jedziecie gdzieś tam nad wodę. Nad inną najczęściej? Nawet na tą samą, ale i próbujecie robić tak samo, bo to Wam się sprawdziło. I to jest już bardzo duży błąd na wstępie, bo mamy na przykład 3 miesiące później, już jest inna temperatura wody, może wieje z innej strony, a może akurat ryby nie żerują dzisiaj, bo jest spadek ciśnienia, załamanie pogody. A Wy robicie wszystko to samo, co robiliście 3 miesiące temu, gdzie połapaliście ryby. I później się zaczyna kombinowanie. I siedzicie nad wodą, ale na przykład nie myślicie, że jest inaczej, bo myślicie cały czas o tym, że jak ja zrobiłem wtedy, bo ja tak połapałem. Mhm. I to jest częsty błąd. To każdego wędkarza, bo nieraz nawet jak pojedzie się tak, jak człowiek jeździł na spławik, no to też wczoraj ryby brały, no to jutro jadę w to samo miejsce, zrobię to samo, to będą brały. No okazuje się, że jednak nie, że jednak właśnie zawiało z innej strony, inna temperatura wody, inne zachowanie ryby i już tej ryby tam nie ma. Więc tak samo jest i tutaj, czyli cały czas obserwacja, cały czas nauka i mam nadzieję, że będziemy Wam pomagać w tym, ale w następnych odcinkach. No tak kończąc tą krótką część wprowadzającą, taka może mała, ale bardzo ważna informacja, że chyba 80, może nawet i 90% złapanych ryb to są nie dalej jak 10 metrów od brzegu. W moim przypadku. Nie pomijając tam jakieś zaporówki i tak dalej, ale zbiorniki takie gdzieś tam 10-20 hektarów, 5 hektarów nawet. Bardzo często trzciny, zwalone drzewa, kapelony, pod wyspą, pod przeciwległym brzegiem, ale wszystko blisko brzegu. Trzymajcie się takiej zasady, to na pewno Wam to dużo pomoże.
Do zobaczenia w kolejnej części. Zapraszamy do oglądania nas.